Witam wszystkich ponownie, jak zwykle jestem Z, to rozpoczynamy kolejną, można powiedzieć już będą to dwie ostatnie gry, które dzisiaj nagram, dotyczące jakże świetnego gracza Fruit Sellera, chociaż niektórzy tłumaczą jego imię jako Fruit Dealer, obie chyba te formy są poprawne, grającego znowu swoją główną rasą, jaką jest Zerg. Mamy tutaj właśnie Fruit Sellera jako czerwonego Zerga. Jego przeciwnikiem jest jego, można powiedzieć, były TP klanowy OGS The STC. Fruit Seller niedawno odszedł z klanu OGS. Doszedł do, jeśli dobrze kojarzę, ten klan nazywa się The SCV Life, czy coś takiego. Został on założony przez byłego trenera The NBC Heroes, jeśli dobrze kojarzę. W każdym razie Fruit Seller gra tutaj znowu Zergiem. Jak mówiłem w poprzednim swoim replayu, on chyba jest zdecydowany robić bardzo szybkie ekspansje, nawet tutaj Fast Expy 14, 15 probem, i nie mówię tutaj dronem, a probem, ponieważ grał w swoim poprzednim replay, jednym ze swoich poprzednich replayów, Protossem. Widzieliśmy tutaj także gry Terranem. Jeśli poprzedni z nich nie widzieliście, zapraszam do ich oglądania, ponieważ właśnie Fruit Seller nie gra jedynie jedną rasą, właśnie na ladderze. Widać chyba tutaj grę randomem czy coś takiego. W każdym razie jest to dosyć ciekawe widowisko. Jego przeciwnik STC jak na razie decyduje się na baraki, dosyć fajnie ustawione. Będzie tutaj jeszcze jedno miejsce na supply depot, więc będzie mógł spokojnie się tutaj zaulować. Za chwilę zapewne zobaczymy, jak command center zostaje zamieniany w orbital command. No i jeśli chodzi tutaj o położenie Zerga, to on jest w dosyć ciekawej sytuacji ze względu na to, że znajduje się bardzo daleko od Terrana, może spokojnie tutaj według mnie sobie zaekspować, i to chyba będzie to, co dokładnie będzie teraz Fruit Seller robił, spokojnie może sobie zaekspować, posiada już swój spawning pool. Otwarcie jest, można powiedzieć, mniej standardowe niż normalnie, jeśli chodzi tutaj o Zerga, ze względu na to, że najpierw został wbudowany spawning pool, a nie widzimy tutaj jeszcze w ogóle gazu, więc nie będziemy na pewno przez jeszcze jakiś czas widzieć upgrade'u na prędkość do Zerglingów, czyli czyli tego Metabolic Boost, a jest to bardzo, bardzo ważny upgrade. No i jak na razie w ogóle nie widać, żeby gaz był łapany, i to jest naprawdę bardzo ciekawy build. Zobaczymy tutaj, w jaki sposób Fruit Seller rozwiąże ten predykament właśnie tego nieposiadania gazu przez jeszcze długi czas. Dopiero teraz buduje swoją pierwszą gazownię. I nawet chyba tego nie zauważył w ogóle STC, on w ogóle nie widział, że jego przeciwnik nie posiada gazu. I to jest świetna sytuacja dla Fruit Sellera, którego jego przeciwnik w ogóle nie będzie wiedział, co się tutaj dzieje. Jak na razie zaulował resztę swojej rampy fabryką i będzie chyba starał się wchodzić w dosyć szybki build 1-1-1. Zastanawiam się, czy nie będą widoczne tutaj bansz, i chyba nie, ponieważ nie złapał jeszcze tutaj swojego drugiego gejzera. Na pewno ma na to minerały. I zastanawiam się, czy także nie będzie decydował się na szybką ekspansję, ponieważ posiada dosyć dużą ilość minerałów, i to może być dokładnie to, co będzie tutaj robił. Mengs dostaje tutaj 3 strzały. Nikt nie lubi Mengska, widać tutaj w tej grze. Pierwszy Helion jest już gotowy, i czy będzie tutaj ekspansja? Posiada ponad 400 minerałów, więc to zapewne będzie to, co będzie chciał robić. Świetna decyzja, widząc, że jego przeciwnik ekspuje sam, także zaekspował bardzo szybko. Dopiero teraz wybierany jest gaz, i jak widzicie, ten naprawdę jest to bardzo, bardzo późny upgrade. Dopiero teraz tutaj budowany jest Roach Warren. I czy będzie wymyślał tego speeda do Zerglingów? Mam nadzieję, że będzie to miało miejsce, ponieważ jest to bardzo ważny upgrade. Jednak nie, chyba jeszcze przez chwilę tutaj, może w ogóle się okaże, że tego upgrade'u nie będzie wymyślał. Jak wygląda przychód, to jest 740 dla STC mniej więcej, kontra 780, więc mniej więcej jest to taki sam przychód. Tutaj troszeczkę pomaga STC jego pierwszy muł, którego rzucił w swoją linię minerałów już jakiś czas temu. Jak wygląda sytuacja tutaj u Fruit Sellera? Na razie posiada jedynie jedną gazownię. Czy wymyśla tutaj speed dolingów? Jeszcze nie. No i naprawdę jestem ciekaw, co tutaj nam zaprezentuje. Chyba buduje dosyć dużą ilość roachy w tym momencie. Jak na razie tych roachy jest... właśnie się wybudowały, więc troszkę przełączę sobie tutaj. Jak na razie jest ich jedynie 4, ale pierwszy kryptumor także jest już tutaj morfowany. No, ta szybka ekspansja to było dosyć ciekawe rozwiązanie, według mnie, ze względu na to, że jest on dosyć daleko od swojego przeciwnika. Jak widzicie, nie ma tutaj zbytniej agresji. Fruit Seller jest w stanie spokojnie wybudować sobie swoje pierwsze roachy, ale wychodzi nimi teraz, a mamy tutaj dwa heliony, które poruszają się w stronę jego bazy, i to może być na krytyczne okienko, w którym STC będzie w stanie zadać jakieś obrażenia tej linii minerałów, ciągle zwiększającej się linii minerałów swojego przeciwnika. Dopiero teraz Fruit Dealer powraca swoimi roachami, ale jest już o wiele za późno, żeby
żeby zapobiec ogromnym stratom jego, które tutaj zadaje swoim dronom. Troszeczkę jest niezorganizowany, w ogóle Fruit Seller nie za bardzo kontroluje swoje drony. Dopiero teraz tutaj jest w stanie zadać jakąś ilość obrażeń tymi roachami. No i ciekawe, nie... Wchodził tutaj w bardzo szybki lair. Zastanawiam się, czy będzie tutaj robił hydraliski, czy może mutaliski, ale też wymyślał tutaj metabolic boost, więc naprawdę dosyć ciekawe. Znajduje się teraz bardzo do przodu, jeśli chodzi o ekonomię. 37 dronów kontra 27 SCV-ów. Oczywiście posiada tutaj chyba ze dwa muły nawet STC, ale no skończą się one, musi ją wydawać energię. W momencie, w którym wydaje energię, nie może rzucać skanów, a skany są bardzo ważne dla terana, pozwalają widzieć, co się dzieje w bazie przeciwnika. No i w momencie, w którym wrzuci tego jednego skana, to jego ekonomia cofnie się trochę w porównaniu, co prezentuje sobą Fruit Dealer ekonomicznie. Widzimy tutaj budujący się Infestation Pit. I nie byłbym zdziwiony, szczerze powiedziawszy, na pewno nie będzie to miało miejsca, ale nie byłbym zdziwiony, gdyby były tutaj super szybkie ultraliski. To byłoby naprawdę, to byłoby super śmieszne. No i oczywiście świetne do oglądania. Jak na razie posiada jedynie tutaj 4 roacze, żadna większa ilość jednostek nie jest produkowana. No i DSTC też nie za bardzo jest w stanie zaatakować, posiadając 15 marinów i 2 heliony. Byłby w stanie, według mnie... Przepraszam bardzo, ma tu miejsce haras, kolejne drony są zabijane, aż 3 tutaj, wow, z 40 kilków spadło tutaj do 36 i w tym momencie ta różnica została wyrównana, to jest 36 CV-ów kontra 36 dronów i według mnie STC świetnie harasuje swojego przeciwnika, to jest naprawdę to, co on powinien robić, pomimo tego, że ta ekspansja była o wiele wcześniej, to STC wyrównał tutaj dystans dzielący jego i jego przeciwnika i buduje także dosyć dużą ilość fabryk teraz. Ma tutaj jedna fabryka była tutaj, chyba przeleciała w tym momencie tutaj, a może jestem ślepy. W każdym razie za chwilę będziemy widzieć większą ilość zapewne medivaków, ze względu na to, że mamy dosyć dużą ilość baraków tutaj. Pierwszy medivak właśnie jest zbudowany, drugi także. Mamy lair, mamy także tutaj Infestation Pit oraz Evolution Chamber budowany. Czy będziemy tutaj widzieć Hive'a? Chyba jednak nie. Więc nie będziemy widzieć super szybkich ultrali. Za to znajduje się tutaj budująca się jeszcze wylęgarnia. I cóż za świetny skan w wykonaniu DSTC. To jest właśnie skan, dzięki któremu dowie się wszystkiego o swoim przeciwniku. No i oczywiście wiedza o tym, że przeciwnik Expu jest bardzo, bardzo ważna. Cały czas buduje mariny, ogromna ilość, 28 marinów znajduje się w tym momencie na mapie. No i zobaczymy, tutaj jest dosyć duża ilość zerglingów oraz infestorów, super szybkie infestory, to po pierwsze. No a po drugie oczywiście będą one świetne przeciwko tak dużej ilości marinów. No i zaraz zobaczymy tutaj, czy DSTC steamuje dosyć dużą ilość tych marinów i zobaczymy tutaj, czy będzie w stanie zniszczyć tą haczerkę. Ta haczerka pada ogromnie szybko. 2 świetne Fangal Growthy i o mój Boże, te mariny padają jak grzyby. Chciałem powiedzieć jak grzyby po deszczu, ale to chyba było trochę głupie. W każdym razie zostało tutaj jedynie 5 marinów. No i pomimo tego, że zniszczył tą haczerkę, to także otrzymał ogromne obrażenia. Wylęgarnia kosztuje 300 minerałów, a tak ogromna ilość marinów, która zginęła, no to według mnie kosztuje odrobinę więcej niż 300. Oczywiście opóźnił tutaj swojego przeciwnika, więc ta wymiana była mniej więcej tutaj wyrównana. Mamy teraz w tym momencie próbę zniszczenia kryptumorów, ale także kolejny świetny Fangal Growth. O, troszeczkę się zapędził tutaj ten infestor i został jeden z nich zniszczony. No i na szczęście został uratowany tutaj, ale jest jeszcze jeden tutaj medivac, został tutaj zatrzymany tym Fangal Growth, no i oczywiście mamy tutaj infesterany, które zniszczą, czy uratuje się nie w tą stronę, o mój Boże, STC traci tego medivaca w troszeczkę taki, można powiedzieć, niemiły sposób, ponieważ zakręcił nim nie w tą stronę, co trzeba było, a myślę, że spokojnie mógłby już uciec, no bo tak ledwo, było to jeszcze takie podlegające dyskusji. Mamy tutaj Banelingi, Fruit Seller naprawdę świetnie tutaj zaekspował, ale świetnie tutaj rozwija się ekonomicznie, ma Banelingi, ma dosyć dużą... Wow, kolejny haras, o mój Boże, zastanawiałem się, co tutaj robi ta duża ilość dronów, ale ma tutaj miejsce haras w linii minerałów. Świetnie sobie z tym w tym momencie poradził. Mamy tutaj jeszcze oczywiście ogromną ilość Infested Terranów, które jeszcze przez chwilę będą sobie tutaj stały. No i w tym momencie jest w stanie powrócić do robienia dużej ilości dronów oczywiście.
Nie ma tutaj jeszcze... Nie, przepraszam, ten Queen znajduje się tutaj. Chyba uciekł tutaj i Spawning Pool został zniszczony. Ale oczywiście posiada Infestation Pit. Evolution Chamber nie buduje, nie wymyśla na razie żadnych upgrade'ów. Szkoda, ponieważ chciałoby się tutaj te upgrade'y zobaczyć, ale za to wymyśla Neural Parasite. I o, jeśli ten Neural Parasite zostanie skończony i przejmie chociaż na chwilę kilka tych czołgów, no to może być naprawdę bardzo, bardzo ciekawa potyczka. Bardzo rzadko widzi się Neural Parasite w użyciu. No i dziękuję bardzo w ogóle Fruit Dealerowi, że to robi. Zobaczymy, w jaki sposób będzie chciał atakować. Chyba będzie chciał zaatakować dokładnie tego naturala, okrążyć swojego przeciwnika, odciąć go od tej trzeciej bazy i to jest świetny pomysł. Czy Neural Parasite jest skończony? Jeszcze nie, to jest jeszcze krytyczne kilkanaście sekund, jeszcze ze 20 sekund i będzie on skończony. Jeśli DSTC nie będzie posiadał wizji tutaj na tym klifie, to Fruit Seller jest w stanie po prostu tutaj podejść i chyba będzie w stanie nawet miał, chyba będzie nawet miał zasięg na przejęcie tutaj z tego klifu, ale mamy tutaj już medivaki, które są w stanie zauważyć, co się będzie tutaj działo. Infestor jest w stanie przetrwać jeden strzał z czołgu, ale nie jest w stanie przetrwać dwóch, no to jest oczywiście logiczne. No i zobaczmy tutaj, będzie w stanie, wskakuje tutaj na rampę, ale otrzymuje tutaj prezent w postaci kilkunastu banelingów. No i to był bardzo, bardzo zły pomysł. Mamy tutaj dosyć dużą ilość czołgów, ale tych marinów jest już bardzo mało. Są one upgrade'owane, mają steampacka, mają 1-1 oraz combat shields, więc DSTC jest świetny, jeśli chodzi tutaj o upgrade'owanie swojej piechoty, zwłaszcza, że buduje jej ogromne ilości. No i mamy jeszcze dużą, dużą ilość czołgów. Czy będzie tutaj starał się zrzucać tego Neural Parasite? Mamy tutaj dokładnie 6 infestorów. Neural Parasite w tym momencie jest już wymyślony, no i tutaj STC wysuwa się do przodu, także inwestory biegają tutaj w tą linię. Mamy tutaj jednego Neural Parasite'a jak na razie, drugi chyba w ogóle nie miał tutaj miejsca. Jak na razie, no DSTC jest w dosyć dobrej sytuacji. Może się okazać, że jednak Fruit Dealer przegra tą grę. Jak na razie wymyśla tutaj prędkość do bailingów. Będzie musiał chyba zaatakować ten bailing test, żeby przerwać ten upgrade. I za chwilę padnie tutaj, po pierwsze padnie tutaj Queen, po drugie dosyć duża ilość dronów, no i po trzecie oczywiście ten bailing test musi anulować tutaj ten upgrade. Nawet chyba nie widzi, że ma to miejsce. I straszliwa sytuacja dla STC, będzie chyba atakował w tym momencie dosyć dużą ilością zeblingów, ale czołgi są już także bardzo blisko, rozpoczynają ostrzał tej bardzo blisko tych marinów, będą w stanie spokojnie tutaj im pomagać i w tym momencie STC, przepraszam bardzo, Fruit Dealer wychodzi z gry, świetnie wykonany atak w wykonaniu DSTC, czołgi bardzo, bardzo dobrze chronione przez mariny. Miał tutaj miejsce oczywiście Neural Parasite, chwilowe przejęcie, ale no nie było to, co myślę, co Fruit Dealer chciałby, żeby miało miejsce. Jednak posiadawszy tutaj 6 infestorów, według mnie mógł przejąć dużo większą ilość tych czołgów i zadać o wiele większe obrażenia. Ja dziękuję bardzo za uwagę. Mam jeszcze dla Was jedną grę z Fruit Dealerem oraz DSTC, na którą zapraszam. No i oczywiście także zapraszam do gry i GLHF.